Nie wiem, czy pani pamięta, ale ostatnio siedziałyśmy obok siebie na spektaklu Małżeństwo to morderstwo. Tam padło takie zdanie, każdy czasem ma ochotę zabić swojego małżonka i zastanawiam się, czy panią też to tak rozbawiło. Nie. Czy pani tak miewa? Nie, ja akurat tak nie miewam, ale ja sobie w pełni zdaję z tego sprawę, że jestem wyjątkiem i że jestem tą szczęściarą, która po pierwsze ma tak fajnego i niekonfliktowego męża, że nigdy nie miałabym powodu na niego się wkurzać aż do takiego stopnia, że... Nie ma konfliktów żadnych. Więc mówię, że po pierwsze mój mąż jest na tyle przefajnym facetem, że nigdy nie wywołuje we mnie irytacji, a po drugie ja na całe szczęście mam taki charakter, że nie jestem typem histeryczki, furiatki i nie mam takich odruchów. No ktoś, mówię, nie mąż, ktoś kompletnie obcy musi już naprawdę bardzo się postarać i być wyjątkowo wrednym człowiekiem, żeby mnie wyprowadzić z równowagi i żeby musiała na kogoś ostro fuknąć. Ale to jest wspaniała cecha. No, na pewno pomaga w życiu, bycie człowiekiem pogodnym i niekonfliktowym, a że my z mężem oboje jesteśmy tacy, to na szczęście udaje nam się jakoś tak zupełnie bezkonfliktowo brnąć przez życie i oprócz tego, że jesteśmy małżeństwem, które naprawdę darzy się ogromną miłością, to jesteśmy przede wszystkim bardzo dobrymi przyjaciółmi i kumplami, którzy potrafią zawsze ze sobą szczerze pogadać na każdy temat, a to jest, uważam, drogocenne w każdym małżeństwie, żeby oprócz miłości małżeńskiej umieć się ze sobą przyjaźnić.